klubie Szczerek Fight Team Kołobrzeg prowadzony jest nowy program treningowy dla kobiet pod nazwą Bacha Fit. Zajęcia opracowane są w systemie Gracie Bacha i stanowią podstawę do uprawiania w przyszłości brazylijskiego jiu-jitsu. Na bazie brazylijskiego jiu-jitsu, ale wymieszane generalnie jest mieszanka MMA, mieszanka samoobrony, no i też mieszanka właśnie brazylijskiego jiu-jitsu. Tak więc wszystkie te płaszczyzny staramy się dziewczynom przekazać w miarę prosty sposób w te najprostsze techniki, plus dodatkowo zestaw wytrzymałościowo-siłowy, który zawsze wykonujemy pod koniec zajęć i to się fajnie się to sprawdza, dziewczyny są zadowolone. Sporty walki są w ogóle coraz bardziej popularne wśród kobiet. Na Bacha Fit uczęszczają w większości te kobiety, które nigdy ze sportami walki nie miały do czynienia, ale nie wszystkie. Sporty walki przede wszystkim kształtują po pierwsze charakter, to na pewno, dodają pewności siebie też, ale też przede wszystkim kształtują sylwetkę, pozwalają uformować tą sylwetkę, zrobić masę mięśniową, tak? Może nie do końca kobiety zawsze są tym zainteresowane, ale jak najbardziej. I przede wszystkim mi w sportach walki podoba się to, jeżeli chodzi zwłaszcza o jiu-jitsu, tak? Że jest to sport taki bardzo logiczny, to znaczy pozwala myśleniem zrobić wiele rzeczy, nawet jeżeli przeciwnik jest dużo większy i silniejszy od nas. No ja nie lubię takiego kontaktu z drugą osobą bezpośredniego. Nie mam takiej odwagi jeszcze, żeby kogoś uderzyć czy kopnąć, ale takie ćwiczenia na worku pozwalają wypracować pewne schematy, mechanizmy, które mają dać nam taką pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa i to się właśnie dzieje. Największa chyba wartość Bacha Fit dla wszystkich uczestniczek to nie tylko umiejętności związane z walką z przeciwnikiem, ale ogólny rozwój, siła, sprawność i wytrzymałość. Mi się podoba też tutaj to, że to jest nie tylko typowe jiu-jitsu, ale jest też forma treningu obwodowego, tak, który pozwala zrobić też parametry do sportu walki, czyli właśnie wytrzymałość, tak, podnosimy tutaj wydolność, tak, jest też, co to teraz dziewczyny ćwiczą, to jest właśnie fragment treningu wytrzymałościowego, więc też jest właśnie kształtowanie sylwetki, spalanie kalorii, tak, i dodatkowo wplecione te elementy sportu walki typowego. Ja obserwuję progres nieustannie. Ten progres przebiega płynnie według planu, który mamy tutaj u trenera i rzeczywiście postępy są jak najbardziej. Jest wzmocnione ciało, są wypracowane te ruchy, które mają być. Jest okej. Okazuje się, że treningi Bacha Fit znakomicie mogą uzupełniać się z innego rodzaju aktywnościami. Jeżeli oprócz tego uprawiamy jakiś inny sport typu, nie wiem, bieganie, czy chodzimy na jakiś klasyczny aerobik, tego typu rzeczy, to też tam na tym treningu możemy więcej, więc parametry wydolnościowe się podnoszą. Oczywiście na to przekłada się też wszystkie aspekty aktywności fizycznej, czyli podniesienie parametrów krążeniowych, oddechowych, tego wszystkiego. Dla kobiet bardzo ważne jest też wzmacnianie układu kostnego, tak, osteoporoza, tego typu rzeczy tutaj też mają znaczenie. Jak przekonuje Tomasz Szczerek, najlepsze uczestniczki Bacha Fit będą miały otwartą drogę do uprawiania typowego już brazylijskiego jiu-jitsu. Dziewczyny stąd, jeśli poczują pewność siebie, jeśli poczują, że potrafią więcej, mogą dołączyć do grupy naszych normalnych, regularnych ćwiczeń brazylijskiego jiu-jitsu czy też MMA. Zajęcia w ramach Bacha Fit odbywają się w klubie Szczerek Fight Team Kołobrzeg w każdy wtorek i czwartek o 19:00.